czy to na feder, czy to na spławik, uważam, że trzeba zawsze sprawdzić, jaką mamy głębokość i co mamy na dnie. O ile przy spławiku, przy tyczce jest to w miarę proste, to przy federze dużo osób ma z tym problemy. Co należy zrobić i co trzeba mieć? Więc tak, ja używam stopera. Wędkę mam zaznaczoną odległością, gdzie wstępnie bym chciał łowić. I zakładam ciężarek, tu w tym wypadku mam 20 gramów. Zasada jest bardzo prosta. Wiadomo, że to nie będzie tak jak w sławiku co do centymetra, natomiast możemy założyć, że każda sekunda to jest 1 metr głębokości wody. I teraz jak to robimy? Już pokazuję. Oczywiście trzeba tutaj wykazać się troszkę zdolnościami manualnymi, czyli jeżeli ciężarek wpada, dotyka powierzchni wody, musimy włączyć stoper, ale z tym nie ma problemu. Czyli tak, zarzucamy, ja biorę sobie stoper, pyk, opad, dotknął dna. Wychodzi mi dokładnie 4 sekundy. A z tego, co wiem, jest tu dokładnie 4 metry. No, daje się to bardzo proste. Ale żeby tak nie było, łatwo spróbujemy pokazać bliżej. Tutaj mamy kant. I teraz zobaczcie. Zerujemy stoper. Można to zrobić. O, dotknął powierzchni wody. Widać było, szczytówka się wyprostowała, czyli ciężarek dotknął dna. 3 sekundy, czyli jest to około 3 metrów. Tak, jeżeli byśmy szukali teraz kantu, to prawdopodobnie będzie gdzieś on około 15 metra. I dla upewnienia jeszcze możemy ten ciężarek dodatkowo jeszcze przeciągnąć delikatnie po dnie. Jeżeli używając też plecionki będziemy widzieli, jeżeli są jakieś patyki, zawady, to ciężarek nam to wskaże. Tak więc jest to bardzo proste.